Tajemnicze zaginięcie Diany w wakacje 2016 roku wstrząsnęło społecznością Galicji. Dziewczyna przepadła jak kamień w wodę po nocnym spotkaniu ze znajomymi. Ostatnie wiadomości wysłane do przyjaciela wykazały, że ktoś zaczepił samotnie spacerującą dziewczynę. Czy ta sama osoba zrobiła jej krzywdę? Czasami czytam w komentarzach, że chcecie więcej kryminatorium i więcej polskich spraw. Proszę bardzo. Reklama. Na Empik Go jest już do odsłuchu nowy sezon mojej specjalnej serii Mordercy PRL. 5 ciekawych spraw, wśród nich m.in. historia matkobójcy i żonobójcy ze Szczecina, kulisy śledztwa Bogusława Olejnika z Krakowa lub bandy Trojanki. Wszystkie odcinki są już dostępne w aplikacji. Nowi użytkownicy mogą założyć konto z moim kodem MORDERCY2 i dzięki temu korzystać z pakietu Empik Go Max przez 30 dni bez opłat. Link do rejestracji z podpiętym kodem i szczegóły promocji zostawiam w opisie odcinka. Dodam jeszcze tylko, że poza moją specjalną serią, w apce znajdziecie także inne nowości. Między innymi Renata z Worka Kości opowie o historii Jeffrey'a Dahmera. I uwaga, seria legendarnego Michała Fajbusiewicza. Dziennikarz opowie o zbrodniach, które nie dają mu spokoju. Tak prezentuje się skład na kryminalny wrzesień w Empik Go. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Apobra do Caraminal. To urokliwa miejscowość położona w Galicji, jednej ze wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. Mieszka w niej około 10 tysięcy mieszkańców. Jest chętnie odwiedzana przez turystów ze względu na bliski dostęp do morza i licznych plaż. Diana Kerr odwiedzała to miasteczko niemal co roku. Zrobiła to także w wakacje 2016. 18-latka przyjechała tam z mamą i siostrą. Jej rodzina miała tam domek letniskowy, a w galicyjskiej przystani miała znajomych, z którymi spędzała dużo czasu. Jak wiele młodych osób, w wolnym czasie głównie imprezowali. Był 21 sierpnia, ciepły wakacyjny wieczór. Matka zawiozła córkę na organizowany w okolicy festiwal z okazji święta patrona miasta. Miała się tam bawić ze znajomymi. W trakcie imprezy kobiety wymieniły kilka wiadomości na WhatsAppie. Około 1:21 w nocy kobieta zapytała córkę, czy ma po nią przyjechać. Po chwili Diana odpowiedziała, że nie ma takiej potrzeby. Dodała jeszcze, że już zbiera się do domu, że niebawem powinna wrócić. Odległość między domkiem letniskowym rodziny, a miejscem, w którym 18-latka wtedy przebywała, nie była duża. 20, góra 30 minut. Tyle powinien zająć jej powrót, ale po upływie tego czasu Diany wciąż nie było. Minęła godzina, potem dwie, w końcu nastał ranek. Matka odczuła niepokój. Próbowała skontaktować się z córką, ale bezskutecznie. Ta nie odbierała telefonu ani nie reagowała na wiadomości. Diana nie należała do łatwej młodzieży. W przeszłości zdarzało jej się uciec z domu i zaszyć na kilka dni. Ale kobieta miała przeczucie, że to nie jest jedna z takich sytuacji, że tym razem naprawdę wydarzyło się coś złego. A podobno matczyna intuicja nigdy nie zawodzi. Sprzeczki w ich domu były na porządku dziennym, ale w ostatnim czasie nie doszło do niczego, co mogłoby faktycznie nakłonić dziewczynę do wywinięcia rodzinie kolejnego numeru. Tak przynajmniej twierdziła zaniepokojona kobieta, kiedy zgłosiła zaginięcie 18-latki. Podała jej rysopis. Była długowłosą brunetką o ciemnych oczach i jasnej karnacji, o wzroście 175 cm i wadze około 55 kg. Jej znaki charakterystyczne to tatuaż po prawej stronie żeber, kolczyk w pępku oraz pieprzyk na obojczyku. Matka zaznaczyła, że kiedy dziewczyna wychodziła z domu, miała na sobie białą koszulkę i przewieszony przez ramiona sweter, różowe spodenki i obuwie sportowe. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Gwardii Cywilnej, jednostki działającej głównie na prowincjach, mającej podobne kompetencje do policji. Przesłuchali znajomych dziewczyny, którzy towarzyszyli jej w nocy z 21 na 22 sierpnia. W ten sposób udało im się zrekonstruować częściowo ciąg zdarzeń. Tamtej nocy Diana wypiła zbyt dużo.
wraz z dwójką znajomych na festiwalu świetnie się bawiła. Wbrew temu, co powiedziała jej matka, młodzi pożegnali się dopiero około godziny 2:30. Dziewczyna wracała do domu sama. Przesłuchanie innych znajomych zaginionej dostarczyło śledczym ciekawych informacji. Jeden z jej kolegów widział ją, jak spacerowała sama. Było to po 2:30, czyli zauważył ją już w momencie powrotu do domu. Mniej więcej w tym samym czasie 18-latka wymieniła kilka wiadomości z przyjacielem z Madrytu. O 2:38 napisała, że ma słabą baterię i odezwie się, jak wróci do domu i podłączy telefon do ładowarki. Jednak już po kilku minutach wysłała kolejną wiadomość. Oznajmiła w niej, że musiała się schować, bo jakiś mężczyzna ją nawoływał. Nazwała go cyganem. Przyjaciel zapytał, co tamten do niej powiedział. Okazało się, że tajemniczy człowiek krzyknął do niej: piękna, ciemnowłosa, chodź tutaj. Kolega dopytał, czy w jakiś sposób zareagowała na tę zaczepkę, ale odpowiedzi się już nie doczekał. Diana już więcej z nikim nie SMS-owała. Diana Maria Kerr Lopez Pinel urodziła się 12 kwietnia 1998 roku w Madrycie. Wychowywała się w miasteczku Pozuelo de Alarcón. Jej matka pochodziła z Argentyny i przyjechała do Hiszpanii w poszukiwaniu lepszego życia. W pierwszej połowie lat 90. poznała agenta nieruchomości, spadkobiercę rodzinnej firmy i sporego majątku. Spotykali się 5 lat i w końcu wzięli ślub. Diana była ich pierwszą córką. 2 lata później na świat przyszła druga. Na pierwszy rzut oka wydawali się małżeństwem idealnym. On odnosił sukcesy w branży. Ona zajmowała się wychowywaniem dzieci. Córki uczęszczały do najlepszych szkół prywatnych. Po lekcjach rozwijały swoje pasje na zajęciach dodatkowych. Rodzina często wspólnie podróżowała. Przynajmniej raz w roku odwiedzała Galicję. Jednak za zamkniętymi drzwiami nie było już tak kolorowo. Matka i ojciec wiecznie się kłócili. Zawsze znaleźli powód i pretekst, by zacząć na siebie wrzeszczeć. Miłość, która niegdyś ich połączyła, w końcu wyparowała. Zamiast tego, pomiędzy tą dwójką zrodziła się nienawiść. Dziewczynki musiały na to wszystko patrzeć. Im były starsze, tym częściej włączano je do rodzinnych kłótni. Ojciec i matka robili wszystko, co w ich mocy, by Diana i druga córka wybrały konkretną stronę. Mogły być albo za ojcem, albo za matką. Neutralność nie wchodziła w grę, zwłaszcza gdy w końcu doszło do rozwodu. Z tego powodu kłóciły się z rodzicami, a najczęściej z matką, z którą mieszkały i spędzały większość czasu. Kobieta nie chciała, by nastolatki spędzały zbyt dużo czasu z agentem nieruchomości. Twierdziła, że to agresywny mężczyzna, który kilkukrotnie zastosował wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną. On z kolei powtarzał, że to była żona psychicznie go terroryzowała. Często nazywał ją psychopatką i takiego określenia używał w rozmowach z córkami. Podobno nawet kilka razy doszło do sytuacji, w której ojciec cytował Dianie fragmenty książki dotyczącej psychopatii. Opisy tego zaburzenia porównywał do konkretnych zachowań ex-żony. Jak było naprawdę? Dziś trudno stwierdzić. W każdym razie relacje córek z rodzicami nie prezentowały się najlepiej. W domu najczęściej dochodziło do kłótni pomiędzy Dianą a matką. Przesłuchanie najbliższych przyjaciół dziewczyny wykazało, że krótko przed jej zniknięciem doszło do kolejnej sprzeczki, co kobieta próbowała zatuszować. Diana nie chciała zostać dłużej w Galicji, wolała wrócić do Madrytu. Miała za złe matce, że ta nie pozwoliła jej polecieć z ojcem na Majorkę, choć według prawa była już dorosła, bo przed kilkoma miesiącami osiągnęła wiek pełnoletności, to jednak wszystko w dalszym ciągu zależało od zdania matki. Zagłębienie się w przeszłość dziewczyny wyłoniło przykry obraz. Zarówno Diana, jak i jej siostra mierzyły się z pewnymi problemami psychicznymi. Leczyły się na depresję i anoreksję. 18-latka zmagała się z niską samooceną. Marzyła, by zostać modelką. Wysyłała kilka zgłoszeń do różnych agencji, ale została odrzucona.
Miała za sobą kilka związków. Znajomi twierdzili, że gustowała w chłopakach, którzy mieli łatkę tych złych i niegrzecznych. Porównywano to nawet do fabuły popularnego hiszpańskiego filmu pod tytułem 3 metry pod niebem. Główna bohaterka, wywodząca się z bogatej klasy średniej, z nieskazitelną reputacją, wdaje się w romans z chłopakiem wywodzącym się z nizin społecznych, mającym liczne problemy z prawem. Buntuje się w ten sposób rodzicom, którzy nie są w stanie zaakceptować tego wyboru. Diana podobno była oczarowana tym filmem. Często zadawała się z osobami biedniejszymi i sprawiającymi różne problemy. Rodzice tego nie akceptowali, ale lubiła robić im na złość. W ten sposób prawdopodobnie odgrywała się za to, co oboje zgotowali jej i młodszej siostrze. Dużo imprezowała, paliła papierosy, sięgała po alkohol. Kilka razy uciekła z domu, ale zawsze wracała. Najczęściej znikała po kłótni z matką. Policjanci, którzy prowadzili akcję poszukiwawczą, początkowo założyli, że to być może kolejna z takich sytuacji. Jednak niepokojące było to, że kiedy wracała nocą do domu, ktoś ją zaczepił. Krzyknął przecież: piękna ciemnowłosa, chodź tutaj. To ją przeraziło do tego stopnia, że musiała się ukryć. Od tamtego momentu przestała kontaktować się z kimkolwiek. To o niczym nie przesądzało, ale sugerowało, że być może tajemniczy mężczyzna sam do niej podszedł, skoro ona tego nie zrobiła i najprawdopodobniej stał za jej zniknięciem. Na początku śledczy próbowali namierzyć jej telefon. Okazało się, że był już wyłączony. Obstawiali, że prawdopodobnie się rozładował. W końcu w jednej z ostatnich wiadomości do przyjaciela z Madrytu wspominała, że miała słabą baterię. Na szczęście udało się ustalić miejsce ostatniego logowania. Dane wskazywały na okolice Targoni, pobliskiej niewielkiej miejscowości. Przemieszczała się z zaskakująco dużą prędkością. W tak krótkim czasie nie mogłaby pokonać takiej odległości pieszo. Musiała podróżować samochodem. Ktoś prawdopodobnie zaoferował jej podwózkę. Trzeba było ustalić, kto. Policjanci podejrzewali, że ustalając tożsamość tej osoby, dowiedzą się, kto porwał dziewczynę. Oprócz tego poznają odpowiedzi na inne pytania. Gdzie ją wywiózł i co się stało potem? I najważniejsze ze wszystkich, czy ona wciąż żyje? Kolejną rzeczą, która miała miejsce na wstępnym etapie akcji, było przeszukanie domku letniskowego rodziny. Standardowa procedura w tego typu przypadkach. Gwardziści raczej nie spodziewali się znaleźć tam niczego przydatnego. W końcu hipotezy wykazały, że Diana nie zniknęła dobrowolnie. Jednak ku naszemu zdziwieniu w pokoju nastolatki natknęliśmy się na różowe spodenki. Dokładnie te same, które miała mieć na sobie w chwili zniknięcia. Jej matka zeznała, że córka na 100% była tak ubrana, gdy widziała ją po raz ostatni. To z kolei oznaczało jedno. Diana dotarła do domu. Z jakiegoś powodu wyszła ponownie i tym razem przepadła jak kamień w wodę. Dlaczego opuściła posiadłość w środku nocy? Co sprowokowało tę sytuację? Funkcjonariusze zastanawiali się, czy może przypadkiem znowu nie doszło do kłótni z matką. Kobieta jednak zaprzeczyła. Twierdziła, że położyła się spać. Nie słyszała starszej córki. Nie wiedziała, że ta wróciła. We wcześniejszych zeznaniach opowiedziała, że często spała z otwartymi drzwiami do sypialni. Pojawiły się wątpliwości, czy na pewno mówiła prawdę. Być może wstydziła się przyznać, że ponownie posprzeczała się z córką i ta zdenerwowana wybiegła. Być może kryło się za tym coś więcej, na przykład poczucie winy i strach. W każdym razie oficjalnie przyjęto, że ani matka, ani młodsza siostra nie widziały ani nie słyszały Diany. Nowe ustalenie nieco burzyło ustaloną chronologię zdarzeń. Krótko po pożegnaniu się ze znajomymi ktoś ją zaczepił. Stróże prawa od początku założyli, że był to sprawca. Jednak jeśli faktycznie ją porwał, nie zrobił tego od razu. Musiał ją śledzić i odczekać przynajmniej kilkanaście minut przed zrealizowaniem swojego planu. Co istotne, w źródłach brakuje jakiejkolwiek wzmianki o zeznaniach znajomych Diany dotyczących jej ubioru. Czy naprawdę miała na sobie wtedy różowe spodenki? Matka, biorąc pod uwagę doznany stres i strach, mogła się zwyczajnie pomylić.
Mijały tygodnie, a po dziewczynie w dalszym ciągu nie było żadnego śladu. Ci, którzy na początku nie wierzyli, że faktycznie stała się jej krzywda, w końcu zmienili zdanie. Nawet gdyby uciekła, prędzej czy później by wróciła. Zazwyczaj wracała po 2 lub 3 dniach. Do Targoni prowadził kolejny trop. Pod koniec października 2016 roku pewien łapacz skorupiaków natrafił w morzu na telefon. Na szczęście sprzęt wkrótce znalazł się w rękach śledczych. Był to biały iPhone 6, dokładnie taki jak ten, który należał do zaginionej. Potwierdzono, że to sprzęt 18-latki. Pojawił się tylko problem. Prowadzący poszukiwania nie mogli uzyskać dostępu do jego zawartości. Nikt nie znał hasła składającego się z 6 znaków. Śledczy zastanawiali się, dlaczego iPhone wylądował w wodzie. Czy dziewczyna sama go tam wrzuciła? Pytania z każdym dniem się mnożyły, a odpowiedzi brakowało. Jakiś czas później media obiegła sensacyjna wiadomość. Matka 18-latki była widziana, jak opuszczała dom znajdujący się w bliskiej odległości od miejsca odnalezienia telefonu. W opinii publicznej pojawiły się spekulacje, że to nie mógł być przypadek. Niektórzy uważali, że matka ukrywała coś przed policją, tylko nikt nie wiedział, o co chodziło. Kobieta natomiast twierdziła, że to kompletny zbieg okoliczności, że nie miała żadnej wiedzy o miejscu pobytu Diany, że zależało jej na tym, by córka wróciła cała i zdrowa. Ostatecznie ten wątek do niczego nie doprowadził. Jednak na tym kontrowersje wokół rodziny się nie kończyły. Ojciec i matka wzajemnie przerzucali się oskarżeniami. Pewnego dnia była żona oskarżyła mężczyznę o pobicie i próbę przejechania samochodem. On twierdził, że to się nie wydarzyło. Po jego stronie stanęła młodsza córka. Dziewczyna zamieszkała z ojcem, bo sąd ograniczył matce prawa rodzicielskie. Rodzinny dramat stał się idealną pożywką dla dziennikarzy tabloidów. Często o wiele ciekawszą niż wysiłki policjantów mające doprowadzić do odnalezienia 18-latki. Stróże prawa obstawiali, że sprawcą porwania był mężczyzna po 35 roku życia. Wcześniej notowany, być może za przestępstwa seksualne. Przesłuchali około 200, którzy w noc zaginięcia przebywali w okolicy. Jedną z osób w kręgu zainteresowania organów ścigania był niejaki José Enrique Abuin Gay. Był w wieku 39 lub 40 lat i miał kartotekę kryminalną. Odsiedział kilka lat w więzieniu za handel nielegalnymi substancjami. Jeszcze wcześniej jego szwagierka złożyła przeciwko niemu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa seksualnego. Jednak ostatecznie nie usłyszał w tej sprawie żadnych zarzutów. José od samego początku zaprzeczał, by miał mieć coś wspólnego ze zniknięciem dziewczyn. Przysięgał, że nigdy nawet jej nie poznał. Zdaniem śledczych pasował idealnie do profilu sprawcy. Przeszukali jego samochód i dom w poszukiwaniu śladów. Nic takiego tam nie odnaleźli. Żadnych śladów krwi, odcisków palców czy kosmyków włosów. Ponadto okazało się, że miał alibi na czas, w którym najprawdopodobniej doszło do porwania. Wobec tego wykreślono go z kręgu podejrzanych. Wkrótce z listy zniknęły kolejne nazwiska. Wszyscy przesłuchiwani zgodnie twierdzili, że nawet nie wiedzieli, kim jest Diana. W lipcu 2017 roku śledczy w końcu uzyskali dostęp do telefonu zaginionej. Udało się to dzięki specjalistom z innego kraju. Nie wiadomo jednak, czy w jego zawartości odnaleziono jakieś przydatne dla sprawy tropy. Czas mijał nieubłaganie, a miejsce pobytu 18-latki wciąż pozostawało nieznane. Nadszedł grudzień 2017 roku. Okres świąteczny był w rodzinie Diany wyjątkowo trudny. Bliscy nie mogli pogodzić się z pustym miejscem przy stole. Matka i siostra postanowiły Boże Narodzenie spędzić w domu w Galicji, który nieodłącznie kojarzył im się z Dianą. Chciały poczuć, że są blisko niej. Ostatniego dnia roku Gwardia Cywilna przekazała im informację, na którą czekały od dawna. Udało się odnaleźć Dianę. Rozwiązanie tej zagadki przyszło zupełnie nieoczekiwanie. W pierwszy dzień świąt zatrzymano mężczyznę podejrzanego o próbę porwania i napaści w miejscowości Boiro. Ofiara, która pozostała anonimowa, opowiedziała, co takiego ją spotkało.
Oprawca podszedł do niej, trzymając w dłoni nóż. Zagroził, że go użyje, jeśli ta nie wysłucha jego poleceń. Drugą ręką chwycił ją za szyję. Była kompletnie bezradna i przerażona. Oddała mu swój telefon tak, jak jej nakazał. Zmusił ją do wejścia do jego samochodu. Podjęła desperacki krok, który albo mógł ją uratować, albo skończyć się dla niej tragicznie. Krzyknęła. Gdyby nikt tamtędy nie przechodził, cały wysiłek poszedłby na marne. Rozzłoszczony oprawca mógłby zrobić jej jeszcze większą krzywdę. Na szczęście ktoś ją usłyszał i ruszył na pomoc. Dziewczyna wydostała się z auta. Sprawca odjechał. Ofiara zapamiętała jego rysopis oraz szczegóły dotyczące pojazdu. To pozwoliło na jego szybkie schwytanie. Kiedy podejrzany składał wyjaśnienia, zapytano go o Dianę. Śledczy mieli przeczucie, że to on mógł mieć coś wspólnego z jej zniknięciem. Okoliczności dwóch spraw były podobne. Mężczyzna początkowo zaprzeczał, ale w końcu pękł i przyznał, że przez cały ten czas ścigano właśnie jego. Wskazał miejsce znajdujące się dosłownie kilkanaście metrów od jego własnego domu. Diana była tam przez 500 dni, ale nikt się nie zorientował. Szczęście związane z przełomem w śledztwie nie trwało długo. Chwilę później dotarła do nich wieść, którą spodziewały się usłyszeć, choć liczyły na to, że to się nigdy nie stanie. Diana nie żyła. Jej zwłoki wyciągnięto ze studni znajdującej się w murach opuszczonego magazynu przemysłowego w Rianso. Na miejscu było wiele osób. Funkcjonariusze Gwardii Cywilnej i Policji, technicy kryminalistyki, strażacy i nurkowie. Diana leżała na dnie studni kompletnie naga, w nienaturalnej pozycji, z rozchylonymi, sztywnymi nogami. Zdaniem ekspertów, dzięki temu można było stwierdzić, że w ostatnich chwilach przed śmiercią spotkało ją coś naprawdę strasznego. Zanim tam trafiła, sprawca przywiązał do jej ciała cementowe bloki ważące ponad 18 kg. Zamiast sznura użył kabla. Gdy nurkowie wyswobodzili zwłoki spod tego ciężaru, rozczłonkowało się na kilka części. Sekcja zwłok wykazała, że została uduszona. Oprócz ciała ze studni wyłowiono jeszcze ubrania, denetki oraz krawat. Właśnie ta część garderoby mogła posłużyć sprawcy jako narzędzie zbrodni. Nie udało się jednak ostatecznie określić, czy użył jakiegoś przedmiotu, czy wyłącznie własnych rąk. Nie można było jednoznacznie wykluczyć ani potwierdzić, czy doszło do zgwałcenia. Ustalono natomiast czas śmierci. Diana umarła w noc swojego zaginięcia. Przez 500 dni jej ciało leżało w studni. Z uwagi na sprzyjające tam warunki, zachowało się w nadzwyczaj dobrym stanie. Mężczyzna, który przyznał się do pozbawienia dziewczyny życia, twierdził, że to był wypadek, że nie chciał jej zrobić krzywdy. Jednak zdaniem specjalisty i nurków nie wyglądało to na żaden wypadek, tylko zbrodnię popełnioną z premedytacją. Śledczy również nie wierzyli do końca jego słowom. Ten człowiek nie był im obcy. Już rok wcześniej podejrzewali, że stał za zniknięciem Diany. Przeszukali jego dom, samochód, a nawet teren niedaleko opuszczonej fabryki. Nic wtedy nie odnaleźli. Zatrzymany miał mocne alibi. Lecz wszystko wskazywało na to, że Jose wszystkich wtedy wykiwał. Czterdziestojednoletni wówczas mężczyzna mieszkał z żoną i kilkuletnią córką. Prywatnie ogromny fan lekkoatletyki i motoryzacji. Oficjalnie zajmował się murarstwem i mechaniką samochodową, ale i tak wszyscy wiedzieli, że trudnił się nielegalnymi aktywnościami. W mafijnym półświatku znano go jako El Chicle, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza gumę do rzucia. Nie był przykładnym obywatelem. Organy ścigania doskonale go znały. Wielokrotnie łamał prawo, zaczynając od pozornie niegroźnych przewinień, jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości podczas prowadzenia samochodu. Jednak na tym się nie skończyło. W 2007 roku zespół Gwardii Cywilnej do spraw przestępczości zorganizowanej prowadził akcję Piñata, mającą na celu zwalczenie handlu nielegalnymi substancjami i nielegalnego posiadania broni w Galicji. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 200 osób, między innymi Jose.
17 kg zakazanej substancji nie ukrył w swoim domu, tylko w należącym do jego rodziców. Inne źródła podają, że ilość towaru była nieco większa i wynosiła 19 kg. Wśród złapanych przestępców znalazł się też wujek El Chicle. To on stał na czele klanu handlarzy. Obrót nielegalnymi substancjami był więc w tej rodzinie na porządku dziennym. Po wyjściu na wolność czekała na niego żona, Rosario. Poznali się, gdy on miał 26 lat, a ona zaledwie 15. Nastolatka pochodziła z ubogiego środowiska. Jej matka zajmowała się domem, a ojciec przez kilka lat pracował za granicą, by utrzymać rodzinę. Tam uległ poważnemu wypadkowi i nie był zdolny do pracy fizycznej. Rosario pragnęła wyrwać się z domu. El Chicle od razu to wyczuł i postanowił wykorzystać. Obiecał jej dobre życie, a ona mu uwierzyła. Nie wspomniał ani słowem o handlu nielegalnymi substancjami i kartelach. Wzięli ślub kilka miesięcy później, gdy ona miała już 16 lat, a on 27. Wkrótce prawdziwa natura męża wyszła na jaw, ale żona od niego nie odeszła. To on dominował w ich związku. Ona robiła wszystko, czego od niej żądał. Gdy jej siostra oskarżyła go o gwałt, żona nie uwierzyła. Nawet jeśli stało się inaczej, nie okazała swojej bliźniaczce żadnego wsparcia. W dalszym ciągu wspierała Jose i broniła jego reputacji. W późniejszym czasie skupił się na innych formach przestępczej działalności, głównie kradzieży paliw czy nielegalnym połowie owoców morza. Kiedy Gwardia Cywilna przesłuchała żonę w październiku 2016 roku, ta zeznała, że noc zniknięcia Diany mąż spędził z nią. Oboje uczestniczyli w procederze kradzieży oleju napędowego. Jednak ponad rok później zmieniła wersję wydarzeń. Przyznała, że okłamała śledczych. Byli w domu, ale kiedy ona się obudziła, zorientowała się, że mąż wyszedł. Wrócił po kilku godzinach. Rosario początkowo została zatrzymana ze swoim mężem, ale dość szybko opuściła areszt. Jose pożyczył jej samochód w wieczór, w który próbował porwać kobietę w Boiro. Ostatecznie żona nie usłyszała żadnych zarzutów związanych z pomocnictwem czy składaniem fałszywych zeznań. On natomiast usłyszał aż 3 – porwanie, zgwałcenie i zabójstwo Diany. Jego wersja wydarzeń brzmiała następująco. Dziewczyna przełapała go na próbie kradzieży oleju napędowego z ciężarówek stojących w pobliżu wesołego miasteczka. Twierdził, że nie mógł pozwolić jej odejść, że na pewno by go wydała, a on znowu wróciłby do więzienia, że nie chciał znowu wrócić za kratki. Dlatego do niej podbiegł, chwycił za szyję i zacisnął na niej palce. Mówił, że nie chciał jej zabić, po prostu na chwilę unieruchomić. Ale stało się to, co się stało. Po chwili zdał sobie sprawę, że może mieć jeszcze większe kłopoty. W końcu za zabicie kogoś grozi znacznie dłuższa odsiadka niż za kradzież. Włożył jej ciało do swojego samochodu. Początkowo chciał porzucić je przy ujściu rzeki, ale kiedy dotarł na miejsce, kręcili się tam jacyś ludzie. Wtedy zdecydował, że miejscem ukrycia zwłok będzie studnia w pobliżu jego domu. Pozbawił ofiary ubrań, bo zostały na nich włókna z siedzenia jego samochodu. Twierdził jednak, że nie tknął jej bielizny, a to nie pokrywało się z faktami. Przed sądem zeznawały 2 pokrzywdzone, które uszły z życiem. Bliźniaczka jego żony, Vanessa, opowiedziała, co takiego wydarzyło się w 2005 roku. Miała 17 lat, gdy padła jego ofiarą. Pewnego dnia przyjechał do jej domu rodzinnego. Wisiał jej ojcu, a swojemu teściowi, pewną sumę pieniędzy. Tamtego dnia twierdził, że chce je oddać. Prosił tylko, by nastolatka pojechała z nim do bankomatu. Jednak zawiózł ją w ustronne miejsce. Zablokował drzwi pojazdu, by nie mogła wyjść. Wyjął nóż i przystawił jej do szyi. Kazał oddać telefon, a następnie się rozebrać. Zgwałcił ją. Po wszystkim zagroził, że jeśli cokolwiek powie, skrzywdzi swoją żonę i ich wspólne dziecko, a na końcu popełni samobójstwo. Vanessa nie potrafiła tego ukryć. Opowiedziała o tym swojej drugiej siostrze, a następnie rodzicom. Sprawę zgłosiła odpowiednim służbom. Jednak oprawca nie poniósł żadnej odpowiedzialności.
Zadbali o to jego rodzice, którzy namówili kilka osób, by zapewnili mu alibi na czas przestępstwa. Szwagierka kobiety z Boiro i Diana były do siebie podobne. Wysokie, o jasnej karnacji, ciemnowłose. Do tego opisu pasowała również żona mężczyzny. Miał więc swój typ. Prokuratura uważała, że oskarżony działał według pewnego schematu. Ofiara zostaje zwabiona do auta. On odbiera od niej telefon. Przykłada do szyi nóż. Motyw jest seksualny. Szwagierkę zgwałcił, ale dziewczyna z Boiro cudem uniknęła tego losu. Podobnie mogło być z Dianą, tyle że ze znacznie gorszym finałem. Zauważył ją idącą pustym chodnikiem. Podszedł do niej znienacka i przystawił do szyi nóż. Zabrał telefon, który później porzucił w morzu. Wciągnął do samochodu i wywiózł w ustronne miejsce. W dalszym ciągu grożąc, kazał jej się rozebrać. Najpierw ją wykorzystał, a potem zabił. Pozostało pytanie, dlaczego jej nie wypuścił. Być może zaczęła walczyć, dlatego ją udusił. On sam tego nie potwierdził. Przed sądem w dalszym ciągu powtarzał, że nie chciał jej zabić. Zrobił to, bo spanikował. Nie chciał, by ta doniosła na niego policji w sprawie kradzieży oleju. Jednak w obliczu zeznań dwóch kobiet te słowa nie brzmiały wiarygodnie. Wszystko wskazywało na to, że El Chicle to nie tylko złodziej i przestępca, ale również seksualny drapieżca. Uznano go za winnego zabójstwa i porwania Diany. Zdaniem ławy przysięgłych, na podstawie zgromadzonych dowodów, nie dało się rozstrzygnąć, czy faktycznie doszło do zgwałcenia. Nawet jeśli kierował się seksualnym motywem, ostatecznie nie musiało dojść do jakiejkolwiek czynności seksualnej. Usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Oprócz tego zobowiązano go do wypłacenia zadośćuczynienia finansowego rodzicom i siostrze ofiary. Jakiś czas później ponownie stanął przed sądem, tym razem za usiłowanie porwania w Boiro. Otrzymał 5 lat. W 2022 roku sprawiedliwości doczekała się Vanessa. Za przestępstwo z 2005 roku padł wyrok 14 lat więzienia. Jeszcze przed procesem matka Diany spotkała się z matką Jose. Było to emocjonalne wydarzenie dla obu kobiet. W końcu każda z nich straciła dziecko, tyle że w zupełnie inny sposób. Matka mordercy błagała o wybaczenie matkę ofiary. W odpowiedzi usłyszała, że nie jest winna grzechów syna, że tylko on odpowiada za okrutny los Diany. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuł Massiana Martosa pod tytułem Analysis Criminologico Juridico del Caso Diana Kerr. Opublikowany w czasopiśmie naukowym Gazeta Internacional de Ciencias Forenses z 2020. Artykuł Javiera Negre pod tytułem La Otras Desapariciones de Diana Kerr. Opublikowany na portalu El Mundo 12 września 2016 roku. Artykuł J.M. Jamardo pod tytułem Los Barnazonas implicados en el caso Piñata seguirán en el carcel. Opublikowany na portalu La Voz de Galicia 22 grudnia 2007 roku. Inne artykuły opublikowane m.in. w El País, El Confidencial oraz La Verdad.